kupiłem w 1983 roku i to było no, takie, po sąsiedzku wujka się paliło stodoła, wtedy właśnie tam poszłem na ten i wziąłem od kolegi wąż, zacząłem tam tak mówię, gasić i wtedy zaczęło się właśnie tak, powiedziałem, żebym przyszedł na zebranie, zapisać się do straży. Tak to się zaczęło między innymi. No i pierwsze to był żuk, zaczęliśmy od żuka. Wtedy żukiem my jeździli nawet na wyjazdy. Później dostaliśmy stara dzierżoniowa. To już była taka lepszy samochód. Najbardziej to my się cieszyli, dostali Jelcza wtedy, pierwsze co fundowało. To był taki, że i wtedy no, do krajówki już my poszli. No później, jak to mówię, no, w 2001 roku byłem prezesem przez 4 lata. Taka sztandar wtedy był, system krajowy. No później tu już powiatowy związek ochotniczych straży, przewodniczący komisji rewizyjnej od trzecia kadencja. A wyjazdy to praktycznie mało kiedy, że się opuszcza. Ksaryna wyje to nawet było tak, że kombajn zostawiało się na polu, a jechało się do rynku, żeby się Boże paliło czy las. Poza to jest w Piławie Dolnej, tutaj co te dzieci się spaliły. Z wypadków to na Lutomii tutaj te śmiertelne 3 osoby. Kobieta spalona w Pieszycach. Te dzieci tu po posterunku też w Pieszycach były to takie, no, że trochę człowieka ruszyły. Byliśmy przy kilku takich właśnie śmiertelnych, że to tak troszkę przygnębia. Bo też tak pamiętam właśnie tą Piławę Dolną, te dzieciaki. Wtedy to nawet jak, no, nie miałem odwagi, że ten, jak to mówił, tych zwłok tam zbierę, bo to akurat syn, bo on też w straży, to zbierał i kości układał na tym, nawet na noszach, żeby to być kości, no, po prostu kostki z dzieciaka wtedy przepalone. Sobie takie coś później, że właśnie ktoś dzięki mnie, jak to mówią, żyje, czy ktoś w tym rodzaju, czy ocalało mu tam więcej tego mieszkania, czy sprzętu, w ogóle tak jest, że właśnie jest to satysfakcja, że jak to mówią nieraz, jak, że no, ktoś powie po prostu gdzieś, że dzięki wam jest coś wam zawdzięczy w środowisku. Specjalnie tak jak tego, to mam jakiś ten, tak odczułem bynajmniej, że mam ten szacunek, to zrozumienie takie wśród innych, tych młodszych przede wszystkim. Po prostu, no, tak mi się da, że jestem lubiany. 998 dzierżony, zgodź się do Puskarowa. Dzierżony 998, odbiór. Był tato. Ja jestem, syn jest, dwóch wnuczków i wnuczka. I z tego człowiek taki ma swego rodzaju no, dumę, że może popatrzeć, że są właśnie, na następcy już są właśnie, że nie będzie, to nie pójdzie, to nasza praca na marne. No jak my wyjeżdżamy, to nieraz ona już, jak my wyjedziemy w nocy, to już ona zostaje, jak my nieraz patrzeć, w którym kierunku. I nieraz mówię, że już zasnąć nie może, czeka, dopóki nie wracamy.